O kurde, patrz jaki czerwony jestem. Dzisiaj był ostry zajazd. Będę wrzucał tylko za jakiś czas teraz same zdjęcia, może krótkie wideo, ale nic nie będę pokazywał, jakie techniki z trenerem zasuwamy. Mamy z trenerem teraz umowę, bardzo mądrze powiedział, że już koniec na show. Teraz czas na ciężkie zajęcia, więc za jakiś czas tylko zobaczycie jakieś tam zdjęcia, jakieś krótkie filmiki, ale nie będziemy zdradzać kombinacji. Bo wchodzimy w ostrą fazę treningu, zostało 6 tygodni. Właśnie wróciłem, ledwo żyję, prysznic, śniadanie i sprawy bieżące. Więc ocenicie mnie i moją walkę i moją postawę w oktagonie. Ja dam z siebie wszystko, mam nadzieję, że przygotuję się tego, jak będę mógł najlepiej. I do następnej walki również. Na 3 walki mam podpisaną umowę. Pierwsza walka w czerwcu, druga walka wrzesień, październik, a trzecia walka już w 2020 roku. W 2022 roku. Więc pozdrawiam na spokojnie. Nie daję się w jakieś tu prowokacje, jakieś komentarze dziwne będę kasował, jakieś dziwne historie. Nie interesuje mnie, ja jestem skupiony na treningach. Trener powiedział: Andrzej, to jest teraz twoja praca, ciężki, ciężki trening. 2 razy dziennie, raz ze mną, drugie potem siłowe, czy jakiś rowerek, czy bieganie. Masz zasuwać, masz spalać grubasa, masz robić cardio, masz uczyć się zajebiście techniki, wydolności, siły i tyle. I więc pozdrawiam tych wszystkich, co mi kibicują. Czekajcie na konferencję prasową 7 maja. Macie w bio na Andrzej Żuromski link. Nie moja wina, że włodarz albo włodarze, tam nie wiem ilu ich jest, oficjalnie, nieoficjalnie, zrobili konferencję prasową płatną. Jak ja bym był włodarzem, zrobiłbym niepłatną, tylko samą walkę. No ale to już wy decydujcie, czy chcecie oglądać tą konferencję prasową, która będzie trwała 2 godziny i będzie kosztowała niecałe 9 zł. Czy chcecie zapłacić za samą moją walkę, czy inne walki i obejrzeć galę? To już to jest wasza decyzja, jesteście dorośli, to już wy wybierajcie. Ja pozdrawiam wszystkich. Powiem wam, że kondycja sama się nie zrobi. Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Pozdrawiam. Kto ma wiedzieć, ten wie. Trening zrobiony. Wszystkiego dobrego, cześć.